Biurze Doraźnym do Spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego pracujemy dosyć intensywnie nad tym projektem ustawy i on przeszedł konsultacje społeczne i etap uzgodnień międzyresortowych. Pojawiły się kolejne wersje projektu tej ustawy, w których zapis dotyczący obligatoryjnego zatrudnienia na umowę o pracę został zmieniony. Wersja tego projektu różni się od tego, co zarekomendowała Rada Dialogu Społecznego, czyli wspólnie uzgodnieni partnerzy społeczni, pracodawcy i związki zawodowe. Wczoraj odbyło się posiedzenie zespołu, gdzie wyraziliśmy po raz kolejny negatywne stanowisko co do tych zmian, ponieważ widzimy, że idą one w kierunku, można by powiedzieć, potocznie rozmiękczenia tak naprawdę tego obligatoryjnego obowiązku i wiąże się z dużym ryzykiem, że nie uzyskamy na rynku zamówień publicznych i szerzej rynku pracy tego rezultatu, jaki oczekujemy, czyli wzmocnienia zatrudnienia na umowę o pracę. Będziemy wnioskować o to, aby rząd, ponieważ z naszych informacji wynika, że już w najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów projekt będzie przyjmowany, aby jednak uszanować wolę Rady Dialogu Społecznego, uszanować porozumienie strony związkowej i pracodawców co do kształtu tego projektu, bo tak naprawdę powinniśmy, to jest absolutny minimum, które powinniśmy w tym projekcie zrobić. Jak słusznie wspominał pan Tomasz, to jest absolutne minimum, które w tym projekcie się znajduje. Tak naprawdę ten projekt powinien o wiele dalej iść po to, aby uzyskać te rezultaty, które wymaga rynek zamówień i szerzej rynek pracy. Mimo wszystko opór środowiska, które przyzwyczaiło się do takich, to już ostatnie zdanie, praktyk na rynku zamówień publicznych, jest bardzo silny. Zasada swobody działalności gospodarczej jest zrozumiana w bardzo wolnościowy sposób, w którym ta wolność nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością społeczną i ona jest argumentem, który ma dać przyzwolenie na dalsze funkcjonowanie rynku w taki sposób, jaki funkcjonuje obecnie. Dziękuję.